Widzowie, prześladowca dzisiaj już totalnie przegiął i to nie jest w ogóle żart, bo wchodzę sobie do mojego domku, nie? No, dzień jak co dzień, widzicie, no po prostu chodzę na chatę i są następujące tabliczki, patrzcie na to, nie? Uwięziłem jednego z was i ta jego głupia mina nienawidząca, po prostu jej nienawidzę. Powodzenia w znalezieniu go, zamknąłem go w podróbie tej nędznej wioski i jakieś dwa uśmieszki. Zobaczcie, porwał jednego z nas, uwięził, no i nie wiem o co tutaj chodzi, czy on znowu Paliona porwał, czy porwał kogoś innego, nie wiem, musimy to sprawdzić, pójść dosłownie po każdego do wszystkich domków i zobaczyć, z kim się coś stało, widzowie, no bo tego nie możemy oczywiście odpuścić, a potem ruszyć całą brygadą do podróby tej, no nie nędznej, tylko przepięknej wioski, no a pewnie o podróbę, no to chodzi mu o te mini palionowo, które tam było zrobione za czasów hejtera i daty hejtera, czyli wszystko się tu łączy w jedną całość. Widzowie, subskrybujcie koniecznie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę i pamiętajcie o moim drugim kanale Dave Games, wpadajcie tam, subskrybujcie, oczywiście dwa kanały, bądźcie na bieżąco, dajcie znaka w komentarzu, z kim się widzę prawdopodobnie 18, tak? To jest 18 sierpnia na koncercie od Paliona. Możecie dać znaka w komentarzu, kto tam z was będzie, bo możliwe, że będę. Taka jest duże prawdopodobieństwo. Te prawdopodobieństwo wynosi 30%, że będę. Czyli całkiem dużo. Wpadajcie na serwer kidowice.pl, bo fajne są tryby, dużo osób gra. Zapraszamy serdecznie. Dobra, myślę, że musimy lecieć do każdego po kolei. No bo tak, skoro jeden z nas jest uwięziony i to przed chwilą zobaczyliśmy, widzowie, no to tutaj nie ma czasu na jakieś gierki, jakieś ceregiele, tak? Nie ma czasu na zabawę. Trzeba zobaczyć, kto został uwięziony, bo to są poważne sprawy. To nie są sprawy dziecinne, to nie są sprawy normalne. I ja już tam chyba widziałem, że ktoś przez szybę się wychylił. W tym budynku, który przypomina dolara wielkiego, takiego amerykańskiego, albo Stanu Zjednoczonego. Tylko gdzie ten człowiek jest? Halo? Cześć. Nie słyszałem. Cześć. Plecy! Buja! Siema! Cześć! Siema! Nie, ej! Nie jesteśmy jeszcze kolegami. A czy cię? Nie ma, ale już nie ma El Pablo. No, cieszę się, że widzę ciebie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, bo mi odzyskałeś ślinę i mój ślinotok wrócił do swojego dawnego wymiaru, widzowie, jak widzicie. Wszystko jest spoko, jest naprawione. A druga rzecz, cieszę się, że to ty nie jesteś porwany. Ale co ty mówisz? Tyle dobrze. Prześladowca napisał mi w domku, że porwał jednego z nas. I to nie są żarty. No naprawdę porwał, serio, byłem w domku, napisał mi taką, no nie wiem kogo, jednego z nas napisał i że go umieścił, zamknął go w tej podróbie nędznego Palionowa, czyli prawdopodobnie w wiosce taty hejtera i hejtera, te takie małe, wiesz, te budyneczki, no to nie? Zobaczycie z Lolo i Bolo. No tak, idziemy i jeszcze trzeba zobaczyć, czy jest Milky Yeti i może Toast, nie? No bo nie wiadomo, kogo porwał, może to jakąś taką inną osobę. Kiedy ja się z Toastem widziałem, to ja nie wiem. No z 8 miesięcy temu, jakby nie było, widzowie, ale no może... Co to jest? Panią zaginął, ej. No nie ma, przecież ja jestem. Dziwne. O! Jest! No cześć, owca jest! Co to za nalot na mój dom, to takie dziwne. Owca jest, dobra, owca, dobrze, że jesteś, owca, git. I w dodatku, widzowie, patrzcie, owieczka jest cała w sierści, odzyskane tutaj wszystko, pięknie. Lolo. Nie, tam nie chcę patrzeć, weź, koleś! Wszyscy wrócili po staremu. Nie bądź... A o co chodzi? Czemu tak weszliście? Nie bądź obrzydliwy, chłopaku, bo jest informacja. Zaginął Bolo. Bolo? I co? No a kto? No chyba, no przecież jak on będzie, no to nie, co, do mnie? Nie, Bolo, gdzie ty jesteś? Bolo, zaginął prześladowca, dał mi znak w domku, że porwał jednego z nas i zamknął go w podróbie Palionowa. Jeszcze może być Milki faktycznie, no bo jednego i to nie było dawno, to wątpię, ale chodzi... No, może to być też Milki. Bolo, gdzie ty jesteś? Nie ma go, widzicie, nie ma Bola! Czekajcie, go nie ma. Czyli Bolo, ale czekaj, cio? Ej. On się śmieje. Tu jest. Co? To jest. Co ty robisz? Czemu ty tu się... Co jest? Co ja mam? Czemu jeszcze Irokeza nie założyłeś? Ej! Gdzie masz Irokeza? Nie odrasta mi. Co? Jak to? Jak ci nie odrasta Irokeza? Ej, pokaż to zdjęcie. Dawaj tu. Pokaż na ramkę. A wiem, które, no. Do ramki. Ja nie wiem, że ja chcę to zdjęcie oglądać. Nie, pokaż. Nie możesz go zobaczyć. To są jakieś... Dawaj, kliknij. Ja tam widziałem moją twarz! Dawaj tu! Pokaż to. No nie, no to jest takie zabawne, to jest takie, no i co to jest takiego zabawnego? Co cię w tym zdjęciu bawi, no? Ale jeszcze mam jedno. No co? Ja to! Zaginiony, dobra, tego przystojniaka ci zostawię, możemy iść. Dobra, panowie, no to zaginęła Milki.
Zginęły Milki. Nie no, chodźmy to sprawdzić, chodźmy się sprawdzić, bo ja nie... Właśnie, no, ale są wszyscy oprócz Milki w takim razie. Dobra, najpierw, bo po drodze mamy do mojego domku. Chodźcie do mojego domku, ja wam pokażę w ogóle skąd to całe zgromadzenie, nagromadzenie i te krzyki, piski i te inne dziwne wyrazy. Patrzcie, jak wejdziecie do mnie na chatę, no to tutaj jest taka informacja zapodana, tak? Ale panowie, wam aż tyle czasu zajmuje dobiegnięcie do mojego domku? Jestem, źle trafiłem. No. Widzicie? Widzicie? Normalnie. Ale kogo? No nie wiem właśnie, no, skoro myślałem, że jednego z was, chłopaki, dlatego tak ruszyłem z impetem no po was. Tak. Ej, a co to jest podłowany z mojej wioski? No, to w skrócie znaczy to, że cię obraził. No. Co? Naszą wioskę! Naszą husarię obraził! O to chodzi. Nie możemy do tego dopuścić. Chodźcie, zobaczymy, czy jest Milki. I już będziemy wiedzieć, ale Milki chyba też jest. Kotów już pewnie nie ma. Ale lagi! Ale lagi! Co jest? Co jest? Co się dzieje? Hej, nie ma mnie w domu, bo wyruszyłam na podróż, ruszyłam na południowy wschód. Co? No? Ej, to czekaj, to skoro ona sama wyruszyła na podróż i jej nie ma, to w takim razie kto jest porwany w podróbie Palionowa? Bo nie rozumiem. Ale są wszyscy, a Tosto nawet nie poznał prześladowcy. Tosto nie poznał prześladowcy i tak samo Yeti nie poznał prześladowcy. To kto tam... Jezu... Ja wiem, kto tam jest ukryty. Chyba wiem. Ja chyba wiem, chyba to jest Bzyku. Co? No, on jest tam ukryty. Co ty mówisz? 100%, poległy tam jest. No na pewno. Niemożliwe. Na pewno. Nie no, dobra, chodźcie, polecimy tam, zobaczymy to. Zobaczmy, weźcie Elytrę w swą dłoń i wyruszmy w tamtą stronę. O nie, zbliża się noc, będzie tam ciemno, będzie ciężko się szukać. Dobra, chodźmy tam. Nie, będzie spokojnie. Chodźmy tam, chłopaki, i szukamy. Widzowie, obstawiajcie teraz w komentarzu, kto zaginął, kto jest porwany przez prześladowcę w podróbie Palionowa, w tej dziwnej mini wiosce. Ale dobra, wydaje się, że to może być albo Stripson, albo Yeti, ale nikt więcej chyba nie. Dobra, ale czemu on to, ale... Ale jak Yeti i Stripson, ich nie było w ogóle. Ja mam pomysł, kto to jest. Co? Neon. Na pewno. Co? Jak co to w ogóle za abstrakcja? Czekajcie. Ej! Jest tabliczka! Szukajcie! Szukajcie. Uśmieszka. O, to szukajmy! Dobra, każdy dom, każdy dom po kolei, dobra. Ja idę do domu taty hejtera. Dobra, okej, okay. Dom, kogo to jest dom? A, Paliona podróba. To nic nie ma chyba, dobra, nie ma nic w piecykach. Pamiętajcie, wszędzie może być informacja! Trzeba zobaczyć każdy możliwy blok. Czemu tu są grimis bloki? Uj. Najbardziej podoba mi się dąbka. Nie ma, ja nie widzę żadnych tych świeżych informacji tu. Też nie widzę nic, też nie widzę nic. Ej, a mogę sobie zabrać ten fioletowy blok do siebie? Jasne, stary. Tu jest tylko twarz prześladowcy. Nie, to nie tego szukamy. O, dom Bzyka! Tam na pewno będą informacje. Dom a co Bzyka? To jest ten magnetyt? Tu u góry nic nie ma, nie widzę. Tu no też nic nie ma. Ej, co Halo, jest w ogóle? Czemu tu? Czemu tu jest wszędzie... Czekaj, a tu? Ej, tu jest jedzenie tylko przepalone. Po co komuś tyle jedzenia? Biorę. Wrapy, no. Jak wrapy? Wrapy. A tu? Przecież nie ma, ale nie ma... Ale kto mógł być porwany? Nie ma gdzie? Nikogo. Ej, mam co zdejść. Co to jest? Mam co z... Naprawdę uwierzyliście w to? Wróćcie na wioskę. Ej, tu jeszcze PS. Teraz będzie o wiele ładniejszy. To co? Nie, on zmienił na wioskę. No, to ale teraz wioską zrobił? Teraz? Przecież... Nie no, jak teraz? No przecież nas nie było dosłownie 20 sekund, no nie no, chwila! Ale kto, czemu w ogóle nie mogę? Czekaj, jeszcze myślę. Nie no, dobra, wracamy tam, no nie ma co! Dawajcie szybko, dawajcie, bo ja nie... Lecimy! Jezu, ale po co my tam w ogóle polecieliśmy, jak my wszyscy byliśmy? No Milki powiedziała, że wyjechała, więc... Czekaj, my dobra, ale poczekajcie, no bo co on zmienił, czekajcie! Że co? Bardziej... Nic się dzieje! Nic nie zmienił. Nic nie widzę. Czekaj! Ej, jest Lu, ej, spoko chyba! Ej, co się stało z wieżowcem? Chodź to tu! Którym? Wieżowiec twój! Wieżowiec twój! Co to jest? Czemu to jest całe czarne? Ale przerażające! Ej, ale dobra, ładnie wygląda, ale przerażające! Nie wygląda ładnie, tak wygląda fatalnie! Co się tak rozlało? Ale ładny! Ej! To jest... Oglądaliście finanse i Perman? Czarna woda! Co jest chyba? Czy lawa? Co to jest? To jest wieżowiec Dunder Szczyca. Zobaczcie, jak jest woda rozlana, tu jest napisane coś. Co, jak wam się podoba? O fuj, ale to czarne jest. Czekaj, całe czarne, czemu to tak wygląda obrzydliwie? Obrzydlistwo, ale czemu on to zrobił? Jak mam to naprawić? Całe to jest zalane, no szlak by to trafił. On jest coraz bardziej wkurzony, panie prześladowco, co możemy zrobić, żebyś pan to cofnął? Nie, no przecież to jest wszystko przez tego El Pablosa, Paweł, no. Jak przez El Pablosa? Jak to wygląda fatalnie, człowieku? Że on to pewnie planował już długo. Patrzcie! Na dach! Dobra, ej, nie, słuchajcie.
chodźcie szybko spać. Szybko spać każdy. Zobaczmy, jak to wygląda za dnia, bo przecież to... Ja w ogóle tego wieżowca prawie nie widzę na oczy. On no jest on tak jest ciemny. Taki ciemny, nie? Tak, w ogóle go nie widzę. Dobranoc w takim razie. Dobra, idę spać, dobranoc. Ja śpiem. Ja śpiem, a wy? Ja już idę. Ja też śpię. Śpię. Śpijcie, śpijcie. Śpijcie, śpijcie, śpijcie. Jedna osoba nie śpi. Ja śpię. Nie, to nie śpi z ekipy. No Lolo nie śpi. No. Lolo, dlaczego nie śpi z ekipy? Bo po bliżu są potwory, ja nie mogę i spać. Weź łóżko, postaw gdzie indziej, chłopaku. O, sleeping strong this night. Jest przysypianie. Ty masz po polsku Minecrafta, co? Jest, jest, tak, dobra. Tak. Dobra, jak wygląda ten wieżowiec? Proszę, powiedz, że go widać. Obrzydliwie. On był taki... No nie, no co to jest za czarna moc? No nie wytrzymam, przecież to wygląda fatalnie. Co on ten swój wieżowiec teraz zrobił? Jak on wygląda? Przecież ten cały wieżowiec, ja tyle go budowałem. To jest wieżowiec normalnie prześladowcy. Chodźcie na laboratorium od kanapki. Kanapki. Idę. Nie wytrzymam, przecież teraz tu jest tak ciemno, tak brzydko. To tak odebrało całej barwy. Ej, patrz to. Co? Nie, to czarne wygląda też. Dobrze. Co jest czarne? Co to jest? Ej. A bo to jest ten. A to ej, było tak? Ej, przerazie... Ej, nie wiem. Zamienia. Ej, nie, czy to, ej, nie wiem, czy to było. Ej, dajcie widzowie znaka w komentarzu, czy to było. Okay. I co z tym wieżowcem teraz? No nie wiem. Co my mamy z nim zrobić? Z jakiego to jest w ogóle materiału? To jest obsydian? Ej, nie, to nie jest obsydian. To jest, nie jest chyba zwykły czarna tak, linia. Beton. Beton to będzie, myślicie? Czekaj. Tak, beton. Tak, konkret, no, czyli beton, jak tak. Jak my to teraz zmienimy? Nie, no ale to było z kwarcu, stary! Wiesz, ile to było kwarcu? To było tyle staków, przecież tego nie odbuduję, nie ma opcji. Jest tu coś, patrz, a nie, same schody. Nie, no ja tego nie odbuduję. Ja się nawet za to nie zabieram. Nie, nie mogę, widzowie, dobra, dajcie znaka w komentarzu. Co my tu mamy zrobić, przecież... No trochę bloków jest, ale by trzeba było do Netheru iść tyle szukać. Nie, musimy jakoś inaczej, widzowie, sprawić, by ten wieżowiec wrócił do swojego normalnego stanu.